Świetny finisz kolejny, w kolejnej edycji jesteś. Widzę, że nadal walczysz o najlepszy czas okrążenia. Staram się zrobić ten najlepszy czas okrążenia i mimo tego pierwszego startu fatalnego, drugiego nietrafienia w bloki, mam nadzieję, że już ten pech się wyczerpał na ten wyścig i że już będzie tylko lepiej. No my również mamy nadzieję. Widzę bandaż na łokciu. Był jakiś szlif dzisiaj, tak? No tak, poszlifowałem trochę rękę, jeszcze bardziej biodro. Oj, no zdarza się. No taki głupi błąd. Po prostu za bardzo mi zależało na tym najszybszym czasie. No ale kolarze, a szczególnie górcy, to prawdziwi twardziele, więc jesteś chyba tego dobrym przykładem. Jak typujesz czwórkę finałową? Adrian Rzeszutko na pewno. Później myślę, że jeszcze Paweł Król dobrze się pokaże. Michał Kusiński, miejscowy zawodnik forecrossowy, BMX-owy. Uważam, że też ma bardzo spore szanse. No kto tam jeszcze? No życzymy Tobie oczywiście finału, chociaż widzę, że depcze Ci po piętach współorganizator imprezy Michał Sztębis. No tak, Michał bardzo dobrze pojechał. No mam nadzieję, że wejdę do tego finału, ale jakby nie było, no to już na ten moment jest dobrze. Świetnie, zatem jeszcze około pół godziny i dowiemy się, kto wygra pierwszą edycję Lublin City Race 2012. Może będziesz to Ty, może ktoś inny, zatem życzę powodzenia, jak to mówią kolarze, połamania szprych. No dzięki, ja też życzę wszystkim chyba współzawodnikom powodzenia, żeby tylko glep nie było. Dzięki. Dzięki wielkie.